gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Także witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Gościmy dziś u Krzysztofa Kołodzieja, czyli mistrza oddziału Brzesko z sezonu 2021. Dzień dobry wszystkim. Witam, dzień dobry, witam hodowczyni i hodowców, witam. I, no i po prostu wszystkich kolegów, znajomych i witam bardzo. Tak jest. Na początku moje pytanie. Panie Krzyśku, powspominamy sobie trochę. Oczywiście, porozmawiamy o początkach pana hodowli. Kiedy się to w ogóle zaczęło? Zaczęło się tak. W 1997 roku zapisałem się do oddziału Limanowa. W tym samym roku powstała sekcja u Janowice, którą my zakładali i prezesem był Józef Wróbel i on nam to wszystko po prostu poprowadził. No i my byliśmy byliśmy razem z nimi, no i po prostu sekcję nam założył w Janowicach. I tam sekcją prowadzili, było nas na początku 15 hodowców. I później zapisywali się, zrobiła prężna sekcja. I no, lecieliśmy w oddziele Limanowa. No i bardzo chciałem pozdrowić wszystkich z oddziału Limanowa, prezesów, co byli w zarządzie. I także, co my też byli. Ze sekcji tyśmy byli w zarządzie oddziału Limanowa. No i z Limanowej się przenieśli 5 lat temu do oddziału Brzesku. No a tam w Limanowej no my, byłem też prezesem sekcji, też byłem przykładowo, miałem zaszczyt być prezesem sekcji u Janowice, no i delegatem w oddziele i na okręg. Po prostu my chcieliśmy pracować i pracować z zarządem oddziału Limanowa. No. Pan działa w różnych... Tak. Wszędzie mi dość było. Tak, no, komisjach i wszędzie. No i też my bardzo dziękuję wszystkim za to, że wszyscy rozumieli. No i lecieli, no i wyniki jak były, raz były lepsze, raz gorsze, no jak wszędzie. Tak, czyli generalnie od 97 roku był pan w oddziale Limanowa. Tak jest. I mówi pan, że do 2001 roku. Tak. A później od 2001? Nie 2001, bo później, bo tutaj jestem 5 lat dopiero... w Brzesku. A, czyli bezpośrednio z Limanowej do Brzeska pan przyszedł. Tak jest. Czyli w Brzesku jest pan od 17 roku chyba, tak? Tak. No. Czyli w sumie 20 lat pan był w Limanowej. W Limanowej, tak. No i tego i bardzo my tam mieli porządne koledzy i wszyscy, i zarząd, i prezesi, no i ja to po prostu...
Lubieliśmy się wszyscy, imprezy i tego, i zawsze było fajnie. No. Czyli to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim. Tak jest, no było, nie było takich zazdrości, nie było tego, nic, wszystko, bo oddział się Limanowa, później się rozeszedł, też na pół podzielić, na dwa, no, no, no. I tak było to fajnie. No a jeśli chodzi o pana hodowlę już, wiemy, gdzie pan lotował, teraz jest pan w oddziale Brzesko. Tak jest. Natomiast hodowla zaczęła się w tym 97 roku, czy już wcześniej gołębiami się pan interesował? Interesowałem się parę, tylko pracowałem, no i to takie to było wszystko, nie było. W końcu się, jak tutaj powstał ten sekcja blisko w Ujanowicach, no to my mieli fajnie, to zrobiliśmy tą sekcję i tak my to wszystko pielęgnowali. No i gołębie wszyscy, jak każdy jeden hodowca, kupowaliśmy, no i próbowaliśmy po prostu coś wyciągnąć, żeby wygrywać, no, no to tak jak jest, zwykle, oczywiście. No, no, no. A na pierwszy chciałem zaznaczyć, że na pierwszy sezon w tym, w Ujanowicach byłem mistrzem na młode. O, proszę. Się udało, no. To super. No, cieszyło, już była po prostu motywacja większa, no, żeby coś no zakupić i coś skrzyżować i coś myśleć. No. No, ale widzi pan, wtedy się pan cieszył, że był pan mistrzem, to było sekcji. Tak, tak, tak. Dokładnie, tak. A teraz rok temu miał pan gołębia olimpijskiego w kategorii maraton. Był to gołąb drugi w Polsce. Tak, 48-81, samczyk. Tak, czyli on na razie na tą swoją wystawę czeka. No. Jego może później zaprezentować, na pewno go zaprezentować. Zaraz, bo jak będzie trzeba, to go pokażę. Natomiast ja wiem tylko tyle, że on był wnukiem najlepszego gołębia rozpłodowego, jakiego w ogóle miał pan kiedykolwiek. Tak, 439, Holendra od Gunmajera ściągniętego, który tak miałem szczęście, ale 5 lat czekałem, nie wiedziałem. Dopiero jak dostałem jajka od Gudmajera, przysłał mi jajka i dwa się wyląkły. Była niebieska pstra i niebieska samiczka. No i z tych jajek ta niebieska samiczka pstra bardzo dobrze leciała. No ja przyszedł taki lot, że się cieszyłem, no i nie przyszła. Zginęła. A ta druga, już widziałem, co się dzieje, i wypuściłem sobie tych właśnie braci, tych na olimpijskiej obrączce, 21 i 22. To też ich pokażę, bo są do tego czasu. Oni dopiero pokazali klasę. Klasę, że ta para się nadaje do siebie. I jak się to wszystko udało mi skojarzyć, bo to trzeba mieć, nie wiem, czy miałem szczęście, no ale chyba no, tak, chyba tak. Tak, szczęście miałem, bo dlatego, że nie dobre gołębie, ale okazało się po prostu po tym, że dobre gołębie, że mi fajnie leciały, no i dzieci i tego, i do tego czasu jest całe, te pielęgnowane są te samczyki, są 4-5 tych synów, jest tak. Po prostu. Za chwilę właśnie przejdziemy, to zaprezentujemy, bo cały gołębnik rozpłodowy jest na boksach, więc wszystkie gołębie praktycznie siedzą w osobnych celach. Tak, w osobnych celach, żeby... Mamy też cele dla samca na tak zwaną metodę na ogiera. Na ogiera, to jest ta cela, tu jest taki zrobiony ten. Też ją omówimy. No. Jeszcze jednak chciałbym zadać pytanie, bo ten samiec najlepszy to wywodzi się z gołębi Deklak. Deklak Verwort, Deklak. I po prostu taki rodowód był od Gunmajera, nie? No, niech świętej pamięci mu. Bardzo miałem szczęście, no i że mi te jajka też przysłał, miałem szczęście, no naprawdę. No. I jeszcze warto wspomnieć, na pewno o tym sobie porozmawiamy, bo pan mi opowiadał przed chwilą w domu, że chciał pan zawsze mieć taką swoją rodzinę gołębi. Tak, że chciałem, że, bo jestem już w jakim wieku, a jeszcze nie jestem stary ani młody. Tylko chodziło o to, że chciałem, żeby te moje gołąbki, które pielęgnuję, które mam dwa, co mi dają satysfakcję, które po prostu uciechy mi dają. I dają mi te puchary i mistrzostwo. To chciałem ich po prostu, te gołąbki, żeby one mi dali rozkodować. I zali, żeby były. I ta rodzina, co jest w gołębniku lotowym, też jest tam, w każdym gołębiu jest krew tych samców, tych rodziny, tych, co tu są na rozpłodowym gołębniku. Każdym jednym. Tam nie ma innego. Jak dokładam gołębi jakiegośik, wypuszczam 6 gołębi czy ileś i parzę z tym samcem czy tym, to wtedy idą młode loty, pokazują
co się pokazuje, które już nie ma, po prostu nie lecą młode, przykładowo, albo coś, to już ta samica nic nie żyje, bo po prostu albo nie ma je tej samicy, usuwam, dlatego, że nie nadają się do mojej gołębi. A które się nadają? Tylko te dostawiam, które lecą tak samo jak moje. Przynajmniej. Przynajmniej, tak jak moje. No, żeby jak ja wyprzedzają, to się cieszę. Ale po prostu jak nie wyprzedzają, tylko jak lecą tak jak moje, to się już jest coś, jakieś jest. No, już jest jakaś szansa, że coś będzie z tego. Tak jest. No warto też wspomnieć, że pana hodowla to też nie jest duża hodowla. Bo nie, nie. Znajdujemy się teraz przy gołębniku rozpłodowym, a za pana plecami. Tu są młodych, gołębnik dla młodych samice są teraz. I zaraz po prawej stronie. Jest samice, i samiczki i gołębnik lotowy nieduży, no taki. Tak, oczywiście no. Za chwilę tam przejdziemy, tak no, samo. Ale gołębi na spis zazwyczaj tak w granicach ilu pan ma? 70, 75 i teraz nawet nie wiem, czy będzie tyle. No i na 80 było czasami, jak dostało mi po lotach, były te loty przedtem. Przedtem te loty były takie czysta, 250 młode, no to dostawało dużo i to nie było żadne selekcji, ja tak myślę. Teraz my mieli lot, przykładowo 450 świebodzin ostatni, nie? No i ten lot nawet, mogę się pochwalić, że wygrałem nawet w oddziele ostatni, chociaż ja w ogóle chciałem zaznaczyć, że na młode ani raz gołębi nie kładłem na kosza, tylko mi sąsiad brał, Mateusz, któremu dziękuję bardzo, bo on woził, bo ja byłem w szpitalach i tak miałem nieprzyjemne sprawy szpitalne, no i tyle. No. Bo cóż, będę się więcej sprawy zdrowotne, bo po prostu no. I bardzo mu dziękuję z tego miejsca i kolegom z sekcji, że odbierali, bo jakby nie oni, no to bym nie leciał na młode i nie miałbym tego wyniku. Tak samo chciałem zaznaczyć tak samo na stare, bo do szpitala poszedłem, nie? To było najważniejsze loty, było 5 ostatnich lotów. Tych, co się już wygrywa, czy się nie wygra. No i też dziękujemy tym Mateuszowi i żonie mojej i mojemu synowi tak samo, bo oni karmiły te gołębie. Trenowali. No i trenowali, no i po prostu dbali o nich tak, jak umiały, za moją telefoniczną przyczyną, bo po prostu ja trochę też tam, jak ja byłem, mogłem chodzić przez telefon, też im tłumaczyłem troszkę, bo laiki to nie wiedziały też do tego, ale bardzo doleciały do końca i zdobyłem mistrza oddziału, generalny mistrza oddziału, no i tam w lotach i w kategoriach, no tam jest, musiałbym, to wszystko się ukaże, może... Tak, Radku, na pewno przedstawimy. No, bo nie chcę nikogo oszukać ani nic. No. Dokładnie. No, nie chcę nikogo także tego. Wszystko będzie na pewno napisane. No. Teraz może przejdziemy sobie, żeby właśnie zaprezentować. Może zaczniemy od tego samca, czyli syna najlepszego rozpłodowca, tego 3991. Tak, już idę. To jest gołąb z 07 roku. Ja go najpierw pokażę na zdjęciu. Bo sobie tutaj na ścianie jego zdjęcie wisi, jego wyniki są opisane. Jest to gołąb, który też w 2011 roku miał w wyczynie drugą nagrodę w klasie sport wyczyn w okręgu Nowy Sącz. Czyli jeszcze w oddziale Limanowa. Ale może coś więcej na temat gołębia nam pan już powie. Tak, oczywiście. To jest syn, oczywiście bezpośredni syn, 439. 439, mamą była też samiczka, ta co mu powiedziałem, nie, jego mamą. To jest gołąbek, to był pierwszy lotnik okręgu Nowy Sącz. Był pierwszym. Na wystawie był dwa razy ogólnopolski. Bardzo dobry gołąb i po prostu gołąb, który leciał i szpicowo, i równo. I wydaje dzieci, wydawał. W tym roku jeszcze mam dwoje dzieci, jeszcze mi wydał. No po prostu i widzę w formie się, coraz lepszy się zrobił, mu przerwałem. Myślę, że jeszcze coś pociągnę, bo dlatego, że jest to taki szary gołąbeczek, bardzo fajny. No nie wiem, jak się hodowcom coś podoba, czy nie, no a dla mnie dużo mi dał szczęścia, no dużo mi dał szczęścia i uciechy, no.
Także teraz już wchodzimy do gołębnika rozpłodowego. Może trochę o tym gołębniku nam pan powie, jak to jest rozwiązane, czyli o tych boksach. Tak, tak. Bardzo bym pragnąłem tego, pragnąłem, żeby gołąbki były w boksach. Każdy był pewny gołąbek, że po prostu jest, dzieci są po nim. To jest biały dziób, 7 razy pierwszy konkurs. Dawał szacunek dużo szpicowych tych konkursów, że po prostu jako trzechlatek poszedł na rozpód, bo no, po prostu takiego gołębia byle się gdzie nie uchowa. Tutaj mam, tu jest gołąbek, ten syny. 21 na olimpijskim obrońce, to jest syn, 25 pucharów, on ten gołąbek ma. 25 pucharów zdobył. Tak, 25 pucharów. Tak. Mówimy o pucharach za na przykład pierwsze miejsce z tak, lotu. Z lotu Niemcy my mieli, on miał, czy te loty długie, dystansowe i kategorie i wszystko jest opisane, jest na stronie tak samo. Tu jest jego brat, 22 na olimpijskim obrońce. To jest tak samo brat jego. To jest bardzo dobry, lepszy w rozpłodzie się wydawało, no ale też... Po prostu jest wspaniałego dla mnie, no to są te bracia. Tu jest młodszy 12 roku, syn też tego Holenda, też ich brat, też brat. No jak widać, one wszystkie są bardzo do siebie. No. W ogóle jak wcześniej rozmawialiśmy i pokazywał mi pan gołębie, to praktycznie jeden w drugiego są widać, identyczne. Widać, że jednak linia tych gołębi... I co? I jeszcze nie wiem, czy to jest ktoś wierzy w to, czy nie wierzy. Genotypy wszystkie mają. Ten gołąbek, przykładowo ma genotyp, ten genotyp ma ABCT. To jest od Rachel Holend z Francji gołąb. Od pani Rachel, która zmarła w tym roku. No i po prostu Denis jeszcze żyje, no, to jest gołąbonnik, który naprawdę z trójką złączony bardzo szpicowe konkursy mi robi. To jest syn tego od Rachela, tylko połączony z moją samicą na Declac. No i też tyle szpicowych konkursów, bardzo dobry. No i przykładowo, jak były Niemcy, co miałem wtedy, to obydwoje 55 przylatywały. Pokażę mu to samicę, co była piąta w Polsce, nie? Tylko zacznę teraz od olimpijczyka, pokażę i potem te gołębie, które mi zrobiły maraton, co bym miał, był drugi w Polsce wtedy, co to mi odrzucili. Właśnie za chwilę sobie... Dobrze, no. Także teraz, zanim jeszcze zaprezentujemy drugiego gołębia Polski w maratonie w tamtym roku, to powiemy coś o tym wyniku z tamtego roku w maratonie. Bo no, też przykra sprawa, wynik odpadł. Rozmawialiśmy wtedy, jak były zdjęcia tych gołębi na olimpiadę robione. Tak, tak. Sytuacja była taka, że zmieniał pan baterię w zegarze. Tak, dwa lata wcześniej zbadałem u pana Sawickiego baterię, zegar dałem, nie i do tego. Przyszedł w marcu zegar, no i tyle. No ja nie wiedziałem o niczym, zegar wziąłem normalnie. No i tak się podziało, że nie przepisali, że nikt nie wiedział o tym, że przy wymianie baterii zmienia się numer zegara. Nigdy sobie tego nie pomyślałem. Mało my byli doświadczeni, nie wiem, no. Bo i ty nie sprawdzili w sekcji, my też, no nasza wina, czy tego, no jest jak jest. Tak, nie będę, zegara został w protokołu z zeszłego roku. Tak jest, no i po prostu, no i wynik mi poszedł, drugi wynik Polski, no i tyle, ten takie było przykrości, takie było. To był gołąb. Ale przejdziemy teraz do najlepszego gołębia z tamtego właśnie roku. Tak. Czyli gołębia, co ciekawe, niebieskiego, chociaż te rozpłodowce, które przed chwilą prezentowaliśmy, to wszystko nakrapiane, więc no to... skąd się wzięła jego barwa? No, taki nie mam pojęcia. Ale podwójnie nakrapianych, czy? Tak, z białą lotką ta samica jest trójka, ja pokażę, jest tutaj. Gdzieś... Mama jest i tata, jest ten samczyk. Czyli ten 521. Nie. To jest 3453. No. To jest tata, a mama jest tam, zaraz pokażę, samiczkę jest tam. To jest drugi goł w Polsce w karate maratonie. 18 tam z groszem ja. Ma olimpijczyk, który idzie na wystawę do Rumunii, nie? Trzymamy go, nie lotowany już był, tylko siedzi jeszcze w klatce. No i młody gołąb, ale
bardzo ładny wynik zrobił, no i cieszę się, że takie coś uhodowałem, bo naprawdę to jest, każdy hodowca by sobie życzył olimpijczyka mieć. No ja się cieszę i myślę, że każdy by się cieszył, no i po prostu dał mi satysfakcję dużo. No i daj dzieci teraz, jego syn na ostatnim Świebodzinie z połączeniem z tą, co jest piąta w Polsce, siada drugi na oddział, czwarty na okręg. To coś tam mają w sobie, myślę, jakieś geny, bo Gołąb drugi w Polsce i piąty w Polsce wydaje dzieciaka i dzieciak siada drugi w oddziele i czwarty w okręgu, ze Świebodzina. No to jest, bardzo mnie to cieszy, no oby tak dalej. Generalnie ta rodzina lubi loty wymagające. Wymagające? Tak, tak, tak. No. To jest mama olimpijczyka, samiczka. Ma z roku 15 numer 3. Fajny numer. Tak, 3 miałem, 3. No i czy ona jest mamą tego olimpijczyka. Bardzo dobra lotniczka, bardzo dobrze. Po prostu leciała, ma ponad 50 konkursów. No właśnie, no, bo no. My jeszcze nie wspomnieliśmy o ważnej rzeczy. No. Że wszystkie gołębie na rozpłodzie to są gołębie oblatane. Tak, wszystkie lokowane. Tak jest, wszystkie gołębie latają, to są wszystkie gołębie, które u mnie są oblatane. Bo miałem tak dawniej, że czasami się zapomniałem i uciekły tego. A teraz jak uciekną, to wejdę do gołębnika. No takie mam spokój, bo mam ich 10 i tyle. No, no i tu więcej nie ma. I tu są te namamki, co do tak, tego. Czyli na rozpłodzie jest samców 10. Tak, tak. I samiczki po prostu osobno dokładam i przeparzam. A te, co są w tych klatkach tutaj, nie? I tam, i to, to one karmią i wychowują mi tak samo młode. Tak, i teraz dostawiłem, no, dostawiłem młodych tak samo, żeby karmiły z tych gołębi, bo te gołębie są już w podeszłym wieku i po prostu one tak nie karmią i składa ich mordować. Chcę jeszcze coś wyciągnąć po prostu z tych moich takich, dlatego, jak ja mówię, asów. No. Tak, no. Dlatego o tej samicy jeszcze może trochę powiemy, bo no. ona była bardzo dobrą lotniczką. Bardzo dobrą lotniczką, ma dużo też dyplomów i wszystkiego, bo trzeba było sprawdzić. Jest to, będzie napisane, bo to by obliczeniowie czy coś, to wszystko jest to. Naprawdę tyle mi też pierwszych nagród zrobiła i kiedy ją dawałem, zawsze nigdy mnie nie zawiodła. No. No właśnie. A ona jest teraz w połączeniu jest tym samcem tutaj, z tym. Czyli ABCT, tak, jest, z tym jest połączony. Ona była połączona i za strasznie młode mi gołąbki znakomite mi wydają. Znakomite. Poparujemy je już może. No tak, no, żeby się ucieszyła, no. Ale zimowych pan nie chowa? Nie, bo dlatego, że ja dużo młodych nie chowam ani nic, bo no po prostu... Tyle, co sobie puszczę dla siebie, no i tyle, no i tak jest. Tak, no. Czyli je na chwilę zostawimy, niech się pobawią. Niech się pobawią, dobrze. A my pójdziemy piątą w Polsce. Piątą w Polsce. Ale zanim pokażemy piątą w Polsce, to omówimy może właśnie... Tak, to piąta samiczka w Polsce, to jest poty samicy. O, omówimy. No właśnie. To jest poty samicy. I to jest matka piątej samicy. To jest tej samicy, tak, matka, to jest matka. To jest gołąb o numerze 2220. 11 rok, no też znakomita samica, która tyle mi dała dobroci i wszystkiego piękności. Jest połączona, teraz jest połączona na samca, też olimpijczyka. Od Kazia, kolegi mojego, co mam jednego. Czyli to jest syn olimpijczyka. Tak jest. Piątki. Tak jest. Od pana Kazimierza. Od pana Kazimierza, tak jest, mam ją. Tak se podłączyłem tyle lat, co mam. I widzisz, bo byś powiedział, że niepołączone były, się pobawią, dzisiaj mają takie święto. Tak. No i to jest właśnie córka tej pary. A, to jest córka tej pary teraz? To jest ta, piąta samica w Polsce, to jest córka pary tej pary. Czyli tak jest, czyli to jest piąta samica Polski w maratonie. Tak, ma 2,5 miała konflikty, tyle, żeby tamtego roku. No i po prostu, no, tak jak było, no, byłem chory, no może siadła, bo dwa loty zrobiła 750, tylko nie zrobiła czoło, bo tak jak robiła, no. Co się stało, nie wiem, no po prostu, no ja byłem, nie było mnie. No, oni lotowali, dawali wszystko, no i jestem... Dumny, że także jest, no i gra, no trudno, raz jest w życiu. Ale ona jest jeszcze lotowana teraz będzie, czy? Już teraz myślę, bo ona, jak naparzyłem, co ci mówię,
naparzona była z olimpijczykiem i ona razem z olimpijczykiem wydały, nie wiem czy się, bo ona później była bulką, wiesz, to nie wiem czy pozna ją, no. Nie wiem, no, to była... Już się poznały. No, to była z olimpijczykiem i ponik gołąbek siadnął ponik na locie Świebodzin, miał 4 konkursy, a na Świebodzinie drugi w oddziele, czwarty w okręgu. Tak, no. A po tym gołębiu drugim Polski będziemy też mieli na aukcji. Tak, 2 młode są tam przygotowane, tak, dla ciebie. Oryginalne są tam 2 młode. Ale one są też po tej samicy? Nie, nie po tej, samicy, co ci mówiłem, po tamtej, bo ja tą samicę wziąłem, wyciągłem jajka, bo dlatego, że wiesz, lotowałem nią. Wiem, a on tu był. Tak jest, a on tu był, nie? I nie mogłem nic zrobić innego. No. Także teraz pokażemy tą parę, z której będą te 2 młode, o których przed chwilą. Tak jest, Radku, dla ciebie są ten dostawione 2 młode po tej parze. Po olimpijczyku i po tej samicce. Tutaj, co jest, popatrzcie, to jest cała para, która te młode masz, do ciebie są przeznaczone. No, no. Tak, to jest samica, no. Akurat, można powiedzieć, że nowa stosunkowo. Tak jest, tak jest, młody gołąb, znaczy nowy, skupiony, dlatego, że chciałem spróbować. Bo dlatego, że jednego sobie zawsze można kupić gołębia, no, i tak, spróbować. A młode ponik na młode mają po 4 konkursy. 3 młode mam i mają po 4 konkursy. Tylko na tym ostatnim locie nie było te szpicy, po prostu średnie przyleciały na tym deszczownym 450 km. No, tak, i tyle. Ale to jest samica z gołębi Dirka van de Bulka. Z dołu to jest z Blau Veleo. Tak, tak, tak. A z góry to jest Goderode. Tak jest. Także to jest samica z takiego łączenia. Zresztą rodowód jej załączymy do aukcji, będzie sobie można zobaczyć. Ja tylko powiem, że z tych 2 młodych jeden będzie na aukcji świątecznej wystawiony jako właśnie jedyny gołąb od pana Krzyśka. A ten drugi będzie na aukcji pana Krzysztofa, na której będzie też kilka innych gołębi. No, jakby kto chciał, no to powiemy, nie ma problemu. Tak jest. Także teraz jeszcze przejdziemy sobie młode. Do tego, przejdziemy sobie może teraz do tego boksu, który tutaj w korytarzu. Pokażemy te młode, bo akurat je tutaj mamy złapane. Tak jest. To jest po typa, to jest młody o numerze zaraz 38-95, młody gołąbeczek, skrzydło takie. Tak, może wejdziemy to jest, sobie do środka. Proszę bardzo, dobrze, dobrze, proszę. Tak, to jest gołąb po właśnie tym gołębiu olimpijskim oraz po tej samicy, którą przed chwilą omawialiśmy. Tak, jeszcze jeden, jakby trzeba było. Także jego numer już mamy. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie ułożone w ręce te gołębie. Drugi z gniazda, młody gołąbeczek. Ten już ma kolor ojca. Ojca kolor. No, nie wiem, bardzo ładnie ułożony, średni gołąb, tak jest, olimpijczyk. Jeden i drugi średni gołąbeczek, tak. Wielkościowo ułożone. No po prostu ja mam te gołębie tam, które leciały, mówiłem przed tym, nie będę się powtarzał. Tyle się dowiedziałem, no. Po prostu ja teraz będzie przeparzany znowu olimpijczyk z innymi samicami, a do tego jest tu klatka taka, no dla niego zrobiona, którym będę po prostu produkował, chciał młode jeszcze pociągnąć z dwoma samickami. Tu jest jedna samiczka idzie tu jest zamykanie. Tu idzie olimpijczyk. Tu idzie olimpijczyk i tu druga samiczka. No. I później jak to się odbywa w ciągu dnia? No i tak. Rano, jak to jest to zamknięte, olimpijczyk siedzi i tego. Rano otwieram tu samiczkę mu i siedzą się razem. Godzinę, 2 godziny, jak jest tego, se siedzą i tyle. I później idę samiczkę znowu z powrotem. Kładę do tej celi, no i zamykam, a później wieczorem, albo nawet jak jest
jak jest czas, nie, to znowu za 2 godziny, żeby on odpoczął, nie, pojadł, odpoczął, znowu otwieram tutaj tak samo drugą samiczkę, ona wchodzi tutaj do niego i się znowu się po prostu kochają się, no. No. Czyli jest szansa uchować trochę więcej. Tak, i w tym momencie, jak już tutaj mam to produkt, robię tak, 2 pary mamek tu jest przygotowanych, które też się gonią na jajka i po prostu, i później jak samiczka zacznie nieść jajka, no to ja podkładam te jajka. Jeszcze zanim przejdziemy do gołębnika samic, to jak widać tak wygląda przed gołębnikiem. Czyli zdjęcia najważniejszych pana gołębi. Tak, tych, które ja po prostu dawały mi satysfakcję. I te, które są na rozpłodzie. Po prostu i te, po prostu i oni mi, te gołąbki mi się bardzo podobają i dają mi młode, fajne gołębie. I tyle. Tak jest, czyli tutaj, no. tutaj mamy na przykład tą parę rozpłodową. Tak, tutaj ta para. Pierwsza to jest ten samczyk. Tu jest ta samica. To jest ten samiec, którego jako pierwszego pokazywali. Tak jest, ten Szali, który był pierwszym lotnikiem. On jest z linii 439, syn tego deklaka. Tutaj co jest? Całej tej pary. To jest syni. Tu też syni. Tak, bo to jest ogólnie, można powiedzieć, od niego się wszystko zaczęło. Od tej pary, od tego pary, samca. Tak, jest. Tak. No i tego tutaj wszystko... Tutaj dzieci. Też je pokazywaliśmy, 8-2-1. Tak jest, 2, tak 2. jest. Tu jest oczywiście. I tu jest ten olimpijczyk. Tak, nie, mamy no. Olimpijskiego. No, mam też od Hirma gołąbka. No, też kupiłem na wystawie. Po prostu, no różnie mogę wypowiadać się. Jeden tak wypowiada, że się drugi tak. Ja po prostu powiem, że to jest wysoki hodowca, wysokiej półki hodowca. Tylko po prostu trzeba mieć szczęście. No i tyle. I ja po prostu... Jestem zadowolony z tego gołąbka i tu mam gołąbka, bo to jest gołąbek, który jest, mogę go przynieść, pokazać. Hermes, od Hermesa, tak samo Goodmayer, tak, ale jeszcze mi wydał gołębie i te gołąbki, to są płoni, te gołąbki były te na wspólnym gołębniku i odkupiłem tą samiczkę, nie? Bo po prostu ta matka miała, poszła po 14 konkurs i mi, nie wiem, co się stało. Aha, także może teraz przejdziemy sobie do samiczek. Tutaj są samiczki. To są samice lotowe i rozpłodowe razem. Tak jest, lotowe, rozpłodowe razem. Po prostu samice, no, samice, niedużo ich jest, no, mocne samice. Po prostu, nie wiem, jak każdy to ktoś lubi, weźmie do ręki, no każdy ocenia po swojemu. Ja po prostu mam swoje też, ale nie, musi mieć gołąb to, co ja chcę. Czyli dokładnie, no. Jak to wygląda? Lubi pan gołębie takie, powiedzmy, standardowe, bo jak widziałem, 2 nagrody w standard i 2 reprezentantów okręgu na wystawę ogólnopolską, tak, w roku tak. Też pojedzie. Tak, 4 gołębie lecą, to pokażemy, tam są te gołąbki, pokażemy może. A te gołąbki, które tutaj są, ja lubię gołąb, musi być dociągnięty, musi mieć pióro gołąb, musi mieć most, no wszystko musi mieć w sobie. Jak nie ma tego, co ja tu czuję w nim, to nie będzie u mnie, nie, taki gołąb nie będzie siedział. No, choćby nie wiem, z jakich linii był i nie wiem, jak był wypromowany. U mnie promocja są konkursy. Konkursy, jak lecą, wtedy są gołębie wszystkie rozliczane po lotach. Po lotach są rozliczane i tyle. A rozpłodowe tak samo, te samiczki, bo ja zmieniam, tak samo są te samiczki rozliczane z tymi samcami, bo przykładowo nie wszystko się uda i nigdy wszystko nie wyjdzie. No i po prostu trzeba być pokora. I pokora, i pokora, i pokora. Tu nie ma, żeby przyjechał ktoś do mnie i powiedział, że te gołębie są wszystkie idealne, że są te gołębie najlepsze. Nie. Pokora i loty. I tu wszystko wychodzą, listy, no i tyle. Ja nigdy nie chcę się chwalić, że mam od kogoś lepsze czy takie. Mam to swoją linię, tych gołąbi, których mówię kołodzi zawsze. No i tyle, a jak się to, jak się tam inni na to zapatrują, to nie wiem, bo po prostu no, jest to moja linia, tyle lat już produkowana, że prawie nazywam kołodziejik, no. Tak jest, także teraz przejdziemy sobie do samiczek. Tak. Kolejnych. Kolejnych. Czyli młodych, który dostali.
Teraz przechodzimy do kolejnego gołębnika. Chodźcie, chodźcie. Czyli gołębnika młodych samic. Młodych samic, gdzieś tu jest, to są dwie moje gwiazdy. Dwie moje gwiazdy, Jola. Jolunia, kochana, przyszedł, nie bój się, Jolusia. No i Kasia. Kasia tu jest dwulatka, a Jola tu jest, no. I one przychodzą i ze mną się bawić chcą. No i dają mi satysfakcję. Tak samo Kasia i się też mi tego. No i się cieszę z nimi, no i po prostu takie są te moje gołębie, nie? A one są z czego? Tak samo, wszystko ta jest linia tam tego 439, tylko po synie albo tego. Tak samo wszystkie te gołąbki, tu jest krzyżówka, tak samo Jolki, no i tego. A Kasia jest oryginalnie tego. No i tu są młode samiczki, które zostawiłem z tego roku, no i tutaj one będą do... dokoptowane po prostu do drużyny. Tak, no i chodzi o gołębie na spis młodych, ile miał par gołębi? Miałem 68 czy 7 czy tak jakby się. Czyli 70, no jak dostanie, ale jeszcze chciałem zaznaczyć tak, ja był w szpitalu, ja prosiłem, żona i ze synem szczepili gołębie, no to jak przyszli do gołębnika, zaszczepili, to okazało się, że 20 gołębi było obcych. I się pandemia, choroba nie zniszczyła, zaszczepili wszystkie. Ja przyjąłem ze szpitala i mówię, i wcześniej mi napisali numery, no to 20 gołębi w szpitalu odrzuciłem, że są nie moje. I napisałem spis i tego. I one dopiero te gołębie szukali, a tamte odłożyli. Bo 20, to się nie miałem takiego czego. I wszystkie zaszczepione. Okazało się, że szczepili 100 gołębi przeszło, czy ileś. Niecałe 100 była szczepionka, szczepili. No i te gołąbki wszystkie później wziąłem, wywiozłem, no bo co mi z tych gołębi, nie? No bo nie miałem, jak który miał numer telefonu, to za tego, a tak który nie miał, no to co mi to wywoziłem, te gołębie, one się wracały, to jest takie niesmaczne, bo to nie miał kto wywieźć nawet tak samo ich, te gołębi, ale wywozili i ich wzięli, no. Tak jest, czyli teraz jeszcze za nami... Jest normalny jest samców. Normalny lotowy, taki jaki zaprasza. No. Jeszcze nie byliśmy. Proszę. Tutaj samce są, 40 samców, nie wiem czy będzie, no to jeszcze tu z niego odejdzie coś. Wszystkie numery cel. No jest. Takie to jest, jak gołębnik taki jaki jest, no ja nie... Czyli żeby teraz... nie było mnie stać na gołębnik tam na jakiś ogrodowy czy coś, tylko po prostu tu mi jest dobrze, tu mi lecą z tego dobrze. Myślę, że ja bym wybudował czy coś, to by było więcej i tego, tu jest tyle trzeba i tyle jest. Może wtedy by pan więcej chciał trzymać? No, nie ma co daleko iść. No naprawdę te gołąbki, które teraz, są... I teraz pytanie, bo generalnie widzę, że celki pozamykane, tak. One nie mają dostępu. Jedynie tamten regał na wprost jest otwarte. No. Czyli tak całą zimę to wygląda? Tak, cały czas jest tak i one tu se siedzą i te młode se obierają te duki na razie, to se siedzą. No i później otworzę gdzieś w styczniu, może otworzę i żeby się już na miskach siadają te samczyki młode, żeby się siadają, uczuły się. No i tu tak, są gołębie. Generalnie gołębnik samic lotowych jest tam za celkami. Tam za celkami jest samice, to jest gołębnik młodyk. A czyli samice tu, lecą stąd? Tu, i ja gołębi nie robię, że są gołębie... Obiegówką? Nie. Tam wchodzą gołębie normalnie, samce tu wychodzą i tu wchodzą. Aha. Tak jest, tu wchodzą. Samice też mają swoje tam. I koniec, nie ma, że one się tu wchodzą. Tylko się widzą raz w tygodniu po locie. No. Tak, czyli, ale generalnie widzę, że ściana jest lekko... można powiedzieć, że one się widzą. Jak chcą, dobrze, no, to... No nie może słyszeć. Słyszą się na pewno. No co zrobię, no tak jest dobrze. Ale parują się? No właśnie nie parują się, nie mam problemu żadnych, mam takie gołębie, mi się wydaje, nie wiem, że one dziwne, że nie niosą jaj, nie niosą dość nic, jest wszystko w porządku, no idą na wojlerę. Ja myślę, że gołębie jedno, ale też to, że one są praktycznie przy sobie, one się słyszą, więc... Spokojne są może przez cały to. Czas, no. Cały czas no. Tego samca ma. No. Samica słyszy, więc może nie chce się parować. No. Natomiast jeszcze pytanie, bo samice siedzą w tamtym gołębniku, one cały dzień tam siedzą, czy może na wolierze, bo jak
samiczek? Tak, wojlera, samce nie wypuszczane są na wojlerze, tylko w zimie teraz, nie? One tu mają odpoczywać, tu odpoczywają, tu siedzą. Samice idą otwarte, mają wojlerę i nawet jak jest, jakbym był, to ich wyganiam, żeby ich se siedzą na wojlerze. A samce tu odpoczywają, tu se siedzą, mają swoje dawki, oblot i tyle. Jak trzeba, to też wywożę, nie mówię, że nie, ale ja zawsze w jedno miejsce, czy jest, nie wiem, tak, ja nie wiem, że ludzie tam kilometrażami, przykładowo koledzy i koleżanki wywożą, czy tego. Ja po prostu zawsze w jedno miejsce włożę gołębie, no to tyle powiem. 50. Tak, od razu, od początku i tam se lecą, tak, tak robię i tak samo młode. Od razu idą, nie idą na 5 km czy gdzie, od razu idą, to w ten sposób ja to prowadzę, no w ten sposób. Walcz, wiesz, walczy to przyjdzie, nie przyjdzie tego nie ma, bo mi się wydaje, że twardość, wytrzymałość gołębia, walka do żeby powrotu, on musi mieć to w genach, mi się wydaje. A jak leci jak małpa za ogonem, to nigdy gołąbka z niego nie będzie, tylko będzie taki statysta po prostu, statysta. No, no właśnie. No. Także odnośnie tej upartości tych gołębi, no to na pewno nie ma co wątpić, bo one akurat z tych lotów dalekich im chyba najlepiej to wychodzi. Też, tak, tak. Ale wiesz, one tutaj te gołąbki... Bo ludzie, nie wiem czy tego, tu genotypy tak samo, nie wiem czy o tych genotypach co można mówić, czy różnie. Ja po prostu dużo mają robione przykładowo. No i widzę, że te genotypy jedną pomagają, drugą, nie wiem. To muszą się fachowcy wypowiadać, ja nie będę mówił, bo po prostu nie wiem, nie wiem. No, teoretycznie te geny mają niby słabe, a ich dzieci lecą. Tak. A tylko, niektóre mają geny super i ich dzieci nie lecą. Tak? I to jest dlaczego to, nie wiem jak przykładowo ci co są doktorami od tego i też nie powiedzą tego. Gdyby to było takie proste, to każdy by zrobił sobie oczywiście, geny, oczywiście. Na rozkładzie 10 sztuk. Ja chciałem powiedzieć, dlatego wziąłem tam na rozpód, ale wszystkie moje gołębie, które były wybitnymi gołębiami, które dostały mi tam, co my byli, mają genotypy. Ja nie wiedząc o tym, w ogóle nie wiedziałem o tym, nie wiedziałem, no. I nie będę się wymądrzał w ogóle, bo i nikomu nie chwalił tak czy tak, bo tamte u mnie wszystkie miały. To mnie zmobilizowało do dalszych zrobienia jeszcze i widzę, co będzie w dalszym ciągu, co wyjdą, bo przykładowo coraz lepiej jest przykładowo. Czy to będzie w lotach lepiej, to nie wiem. No właśnie, to się okaże. No. Także teraz sobie przejdziemy do zaprezentowania tych czterech gołębi, co będą na wystawie. Tak, tak, tak. A później jeszcze trochę pana wypytam, ale to już może przejdziemy do domu. Dobrze, dobrze. O prowadzenie tych gołębi. No. Szczególnie chciałbym się skupić na maratonach. No jest to po prostu sprawa taka, że niby prosta, a maraton, dla mnie maraton to są gołębie. Nie będzie z osła konia wyścigowego nie zrobisz, no, moim zdaniem. To są gołębie i nawet myślę, to są gołębie, które mają ten powrót w genach swoich, tak? Bo inny raczej nie przyjdzie. I do dzieci już jak przykładowo czy coś, ty potrafi. A inne były tak samo jadły, tak samo piły, tak samo robione i nie potrafią tego zrobić, co te gołębie, które są ustosunkowane do maratonu. Także porozmawiamy sobie w domu, jak im nie przeszkadzać. No, zapraszam, dziękuję, chodź. Także zaczniemy od pierwszego gołębia, który w tym roku pojedzie na wystawę ogólnopolską z pana hodowli. Tak jest, jest to pierwsza nagroda w maratonie. Samiczka 4899. W tamtym roku jako trzecia liczono do maratonu. Tak, no nie będę pytał z czego się wywodzi, bo z jakiej linii wiem, ale nie. Może zapytam konkretnie po których rodzicach. To jest po rodzicach tym 21. A czyli po synie tego. Tak samo, tak i samiczka tam była włączona od Szeflenda. Ta 36.
Tak, także to jest pierwsza pana reprezentantka. Tak jest, reprezentantka, wygrana teraz w maratonie. Pierwszą nagrodę miała, ma, jedzie reprezentantka i ona będzie miała tak samo pierwszą nagrodę w standardzie, miała też. Dwie nagrody zdobyła te. No tutaj jest reprezentantka, tak samo samiczka, reprezentantka w kategorii A, 93-92, 93-92, ta samiczka. Tak jest, to jest samica z 17 roku. Tak jest, tak. Jest reprezentantką, już drugi raz idzie na wystawę do Sosnowca. Znaczy, to nie wiem, gdzie będzie w końcu ta wystawa. No, w Katowicach, no. Najładniejsza samica wystawy okręgowej waszej, bo samica, która uzyskała notę 92-25. Tak, tak. Co ciekawe, jest to samica, która zrobiła też Watykan. Watykan. 16 z Watykanu była w Polsce, jako dwulatka pierwsza. No coś fajnego, też z linii tych moich gołębi, wyhodowana u mnie i też 10 konkursów miała w tym roku. W C i leciała i wszystko leciała. Pokażemy jej skrzydło. Proszę bardzo. Szali. Szali, tak, tak. Wyszło. No. Tyle mi dała satysfakcji z Watykanu. Naprawdę, no, coś nieprawdopodobnego, że drugi raz miałem gołąbka z Watykanu, bo w 2002 też miałem samiczkę, też mi przyleciała. To też my się cieszyli i ta mi powtórzyła. Tak, także ona była, ona jest z 18 roku. Tak jest. Ona będzie dalej lotowana, tak? No myślę, że tak, no bo chce lecieć, no jeszcze coś zastanowimy, no ale... No właśnie, jak widać, chce lecieć. No, w tym roku, kto by Watykankę dał przykładowo na loty tego, bo to nie wiadomo, jedni dadzą, nie. A ona normalnie leciała tak, jak po prostu ja my chcieli. No normalnie typowana była, bo była tak prawie pewniak. No. Tu jest samiczka, chciałem przedstawić samiczkę młodą, z mojej hodowli, tak też wyhodowana. 5 konkursów jako roczna. Jako młoda, przepraszam, młoda, bo to jest tegoroczna. Na wystawę, pierwsza nagroda wystawa. Młode w standardzie, pierwsza nagroda. Także idzie na... Czwarta już. Tak, reprezentant... czwarty reprezentant okręgu Tarnów na wystawę w Katowicach. Bardzo. I gołąb, który leciał, i 5 konkursów ma tego. Piąta była w oddziele, według lotników. Także można powiedzieć, że ma pan w ręce już to, co się chce. Nie, jeszcze leci. Tak, tak. No i dlatego ja jestem tego jestem zwolennikiem po prostu wystawy, bo sędziowie są naprawdę wyszkoleni, wiedzą i ja wierzę w nich i wtedy se sam oceniam gołębia, jak na wystawie, jak ma nagrodę, albo jak dostają inne, mają mniejsze po prostu punktacje. I wtedy se biorę gołębia i oglądam, dlaczego ten ma tak, a ten ma tak. Dlaczego ten mu nie dał tego sędzia, dlaczego nie dał. I później tak powolutku se patrzysz, oglądasz tego, co i reprezentanta, a tego, co miał tam mniej, 25 punktów czy 30, czy 50, no brakuje mu. I wtedy jak go parzę, to widzę, czuję w tych gołąbkach właśnie, czuję to właśnie, tą siłę, tą budowę, to tak jak lalka po prostu się mówi. No nie wiem jak tam tego. Ja jestem zwolennikiem gołębi łannek, że mi się podoba. No. Także akurat teraz jesteśmy przed pucharami. Tak, no. Co to przed pucharami i na pewno przed fajnym dyplomem. Coś więcej nam pan powie, to właśnie ta samica, którą prezentowaliśmy. Tak, tak. Bardzo dla mnie cenny unikat po prostu i została oprawiona. To jest gołąb 16 w Polsce z maratonu o numerze PL314, 18 rok, 21-36. Jak się też okazało, z klubu hodowców dalekodystansowych jako dwuletnia pierwsza była w Polsce w tym klubie i tego. Tak, no czyli jako dwuletnia z Watykanu, 16 tak. miejsce w Polsce. Tak jest, to jest coś pięknego, nie myślałem. No i z drugiej strony znowu
w tym roku bardzo dobrze leciała. I znowu, powtarzam się, wygrała wystawę. Wystawę wygrała, no to znaczy, że goł perfekcyjny według sędzi i według lotów na różne dystanse. No bo też ma 10 albo 9 konkursów, nie wiem dokładnie, jako lotniczka leciała dla mnie. No. Tak. Najważniejsze puchary dla pana, poza oczywiście dyplomem z Watykanu, gdyby pan tak to są mistrzostwa. Wspominając, powiedzieć, które. To są, no ja to po prostu jestem tego zdania, że ja wszystkie na równy, bo to wszystko zdobyły gołąbki. I nie chcę wyróżniać gołębia jednego czy drugiego, bo dlatego, że one wszystkie pracują i one dają mi satysfakcję i ja się cieszę. No i jedne mają większe, drugie mniejsze, ale są wartościowe. No. Teraz zaprezentujemy sobie dosłownie 2-3 gołębie na aukcję z pana hodowli. Tych gołębi na aukcji będzie w sumie 7 na tej pierwszej oraz jeden gołąb, czyli syn gołębia olimpijskiego, będzie na aukcji świątecznej. Także może zaczniemy od tego roczniaka. Roczniak. Tak, bardzo dobry gołąb na 12-13 tam tysięcy siadnął pierwszy. No i po prostu gołąbek mojego tego olimpijskiego 21, tych braci, co były przedstawiane, syn oryginalny, samicą bardzo dobrą, tak samo. No, bardzo składny gołąbek, proszę sobie zobaczyć. O numerze jeszcze powiem dokładnie, 66-51, a dlatego idzie sprzedany, bo coś zostawił, tutaj dostała mu lotka, nie dorosła mu, nie wiem co się stało i dlatego wypatrzyłem, to myślę na to miejsce są roczne gołąbki i będą tak samo zastępywać tego gołąbka, ktoś będzie miał do rozpłodu naprawdę gołąbka bardzo dobrego, mi się wydaje. Tak, to jest gołąb roczny, który z lotu okręgowego z 530 540 km. No, tam jest napisane w rodowodzie. Tak, usiadł pierwszy na 13 600 gołębi. Tak jest. Ale on jest akurat bardzo podobny do tego ojca. Ojca, no. 521, tak? Tak, Kujcówka 21 na olimpijskiej obrączce. Drugi gołąbek też 66-25. O numerze, tak samo, teraz dwulatek. Proszę zobaczyć sobie skrzydełko, gołąbka. Składny gołąbek, średni gołąbek. Te rodziny, tak samo. Mam czterech jednego, po prostu przeznaczyłem na tą aukcję. No i tyle. No tak, bo gołębi późnych już można powiedzieć nie było. Nie ma gołębi. Dokładnie, także no musieliśmy wybrać coś z gołębnika lotowego. Tak. Także tak trafiło, że akurat ten... Nie mam nic, no. Nie mam już takich, a jak chcę to wystawić, znaczy dać, to dać najlepsze gołębie. Tu mam samczyka o numerze 66-72. Średni gołąbek. Mam ich czterech, jednego też wziąłem. Jednego na po prostu na aukcję, no, przeznaczyłem. No. Jest to gołem mama z genotypem ABCT i tata AA. Także to też jest gołem lotowany. Tak jest, tak. Średniej budowy, taka ta linia jest tych gołębków, po prostu. Tak, one nie są zbyt duże w ręce. No nie, średnie są gołąbki. Ale dosyć długie. Tak jest, one są takie, no po prostu, no nie. Jak każdy lubi takie gołębie, inne takie, bo ja u mnie są troszkę większe nimum, takie średnie nimum przeważnie gołąbki. No i one mi dają satysfakcję i po prostu robią wyniki i jestem z tego zadowolony. Gołębie na aukcji zaprezentowaliśmy. Nie wszystkie. Będą też gołębie młode po lotach. Tak. Które zaliczyły ten lot 450 tak, km. Tak, wszystkie, każdy jeden. Tak, także tą kwestię mamy za sobą. Natomiast teraz jeszcze mam parę pytań odnośnie właśnie już lotów. Jak to wygląda u pana wejście w sezon? To znaczy może od tego okresu, kiedy zaczynamy parować gołębie. Kiedy w ogóle u pana lotniki są parowane? Ja się staram tak między
20, a 4, 3, tam zależy jak wyjdzie w sobota, tak, gołębie parować, lutego, a marcem. Po prostu. No i ja paruję te gołąbki według uznania swojego. Dużo się przemyślę wcześniej. Przemyślę dlatego, że muszę mieć je parę razy w ręce. Czy one mają te cechy, co ja potrzebuję? A jak jeden ma przykładowo cechę minusową, a drugi ma plusową cechę, to ja to chcę, żeby tą minusową cechę dać takiego gołębia, żeby zlikwidować. Czyli żeby zakryło. Tak jest, żeby poprawiać gołębia, a nie go obniżać mu jego wartość. Tylko znaczy kostca, skrzydła, no i budowy. Czyli generalnie na przykład jak jest jakaś bardzo mała samica, tak, to nie dokłada pan jakiegoś większego samca. Większego samca, ale ona też musi mieć te, bo jak będzie miała ten dla mnie mostki krótkie, no tak, taką nieskładną, to nie, to jest odrzut, to jest odrzut. Musi być gołąb do gołębia składny. Jeżeli nie będzie składny troszeczkę, to ja poprawiam gardło tutaj, budowę, skrzydło, przedramię. Bo tak ja to widzę, tak ja jestem nauczony i tak się po prostu nauczyłem na tych moich swoich, na tych moich gołębiach, które się nazywają troskowodzi. Nie tak mówię po swojemu, ja tam przepraszam każdego. Ale tak, bo one są wyprodukowane po prostu u mnie, kojarzone u mnie, nikt mi nie pomagał w tym, tylko po prostu ja to sobie tak robię. A widzę, że źle nie robię, no i dlatego tak mówię, jak jest. Czyli gołębie rozumiem, że dobiera pan sam w pary. Tak, tak, tak. Na lotowym tak samo. Na lotowym tak samo i dużo na lotowym, dużo gołębi, które kojarzę, poprawiam tak samo. I po których parach widzę przykładowo, że te młode, które wyjdą później, daję ich na loty. I czy jest poprawa, czy nie ma. I też widzę wtedy, że jak jest poprawa, to w dobrym kierunku idę. Jest wyszedł gołąb, był średni, skrzydło miał słabe, przedramię miał kiepskie przykładowo czy coś, to, a wychodzą młode asy przykładowo. To już jest para, widzisz, to już jest para, którą poprawiłem, a nie zepsułem. No i na tym cały czas rzecz polega, bo nie sztuka jest dobry z dobrym sparzyć. Ja nie mówię, no jest to wychodzą, ludzie dobrze wszystko znają teorię, ale ja myślę, że dobry jest wtedy, jak są wyniki, leci na loty. To jest dobra para. Ojców i dzieci tego gołębia, które leci, tak. Bo jest weryfikacją jest kosz, największy. Czyli powiedzmy, że ten okres parowania się zbliża, czyli jaką metodą w ogóle pan lotuje? Ja lotuję totalnym gdowiejstwem. I samce, i samice. Dostaję calutki czas, dostaję pusty gołębnik. W sezonie, chyba że się stanie tam coś, jakieś zadraśnięcie jastrzębów, czy tam dojdzie, czy tam tego normalne. To ten gołąb idzie odizolowany do innej klatki, bo go biją i to jest, ty z nim o spokoju się, jak go rzeszyje, czy coś, że tak my gołębia, ty różnie, nie? To my, ja po prostu osobno go daję, no i tyle. Widzę. Ale tak to na maratony roczne wszystkie też idą? Nie. Maratony, pincetki idą wszystkie. Staram się też, jak jest pincetka brzydka, nie dawać, nie niszczyć gołębi, bo to nie jest powiedziane, że dawaj wszystko i niszcz. Nie. Najlepszego gołębia zgubisz. Bo on nie ma charakteru jeszcze roczny gołąb. On jest tak dziecko. On po prostu on musi dochodzić do tego. On musi przejść te loty cięższe i tego, ale on, i wróci czasami na drugi dzień. No ale to jest ta werba w tych gołębiach, co chcą wracać, a inne wchodzą, no i giną i łapią. No i. Tak, a wiadomo, jak jest pogoda ciężka, zapowiadana deszczowa, no to... Nie, staram się, no, tak, to jest prawda i staram się nie pchać na żywca, nie, bo to jest, mi się wydaje, droga donikąd. Tak, a jeśli chodzi, bo lotuje pan... totalnym wdowieństwem, czyli i samce, i samice chodzą na loty. Tak. Czyli młode normalnie one wychowują przed sezonem. Tak, pojennym młodym. Wychowują i jakby jeszcze dopuszczam do drugich jaj. Jedni innego ja dopuszczam.
Ja mam, nie wiem, no tak robię i tak mi najlepiej wychodzi. Ja nie neguję, ani nie krytykuję, ani nikogo, bo każdy ma swoją, gołębie do siebie przyzwyczajone, czy taką metodę obraną. Bo po prostu ja widzę, że drugie jajka zniesą, 5 dni siedzą, do 7 najwięcej, rozłączam. Bo wyjdzie przykładowo lot, przylatuję, to już wtedy są z tego. I te jajka jeszcze sobie mogę podłożyć pod mamki, jak widzę, że taka para, którą chcę jeszcze sprawdzić, 2. No, po prostu mam szansę. A chodzi, jeśli chodzi o lotki rzucania i to wszystko. No, takie mam te gołąbki, które po prostu mają na końcu 7 i lecą. Lecą. Jak one wygrywają, to mi się wydaje, że no jak lecą, to jest dobrze. Bo świat, inni mówią, że przykładowo, czy tam rozmawiamy z kolegami różnie, czy tego, to mówią tak, że jak najwięcej, żeby lotek nie rzucił, że lepszy gołąb. Ja bym nie powiedział, bo po prostu jeden powie tak, drugi tak. Mają rację, jeden ma rację i drugi ma rację. No i... Kosz weryfikuje, no i lista weryfikuje, tak. No i wszystko. Jak siadają w szpicy i mają 7, to czego szukać? No. Tak, czyli lotuje pan wdowieństwem totalnym, tak jak mówiliśmy, i już chciałbym od razu przejść do tych lotów maratońskich. Tak. Żeby się na nich skupić. Wy maratony lecicie w okręgu 2. Trzy my mieli, teraz my 2, no po prostu tak. Ale generalnie 3. Trzy. Tak, czyli chciałbym omówić tak po kolei w sezonie, jak wygląda, załóżmy, pierwszy maraton, czyli jeśli chodzi o jakąś motywację tych gołębi w ciągu sezonu na te maratony. No nie wiem, czy mi koledzy i koleżanki uwierzą, ja po prostu gołębi nie motywuję na maratony. Nie, absolutnie nie lecą normalnie, tak jak lecą. Normalnie są oblatywane, nie motywuję. Bo ja widzę, że one są lepsze. Próbowałem motywować. To nie było dobrze. A jak nie, ja nie motywuję, one po prostu te geny gołębi, czy coś, nie wiem. Ja nie, nikt mi, czy mi uwierzą, czy mi nie uwierzą. Ja po prostu nie motywuję, tylko idą obloty, jedzenia do końca, do 14 lotu tak samo. Jak są wywożę na pincetki, jak miałem czas, to wywiozłem. Na maratony nie wywożę, na takie rzeczy. I na krótkie loty, co wywiozłem, też wywiozę parę razy. I staram się przed lotami ze 3-4 razy wywieźć te gołąbki, no i tyle. Tak jest to tego. One tak są nauczone i one nigdy nie wchodzą do gołębi, jak tak ci mówiłem, żeby wchodziły tam do lotów, nie, one se wchodzą do swojego gołębnika, samce do swojego, tylko się widzą raz w tygodniu i wtedy się kochają i tyle. Czyli tak to wygląda? Tak wygląda. Żadnych nie mam innych motywacji. Bo słyszałem różne motywacje, tak. Ale ja nikomu nie neguję. Każda jest dobrze, jak wygrywa. Oczywiste. No. A jeśli chodzi o takie prowadzenie tej gołębi, jeśli chodzi o karmę, takie maratony. Mm. Czyli załóżmy, zazwyczaj maraton jest, raczej maraton jest poprzedzony 300. Tak. Czyli po tej 300 gołębie przylatują z lotu. I jak odbywa się to przygotowanie do maratonu, czyli od tej niedzieli? No, staram się przyspieszyć 2 dni. No, cały tydzień przyspieszamy. Przyspieszam 2 dni, ale chodzi, jeśli całe wszystko zależy od lotu te 300. Bo jest czasami 300 gorsza od maratonu. No. I z tego. W każdym razie, jak przylatują z lotu, dostają karmę oczyszczającą taką, żeby wiesz, po prostu herbatki i to wszystko takie rzeczy to daje, nie? I karmę daje opartą na konopiach, to jest dużo, nie? Bo żeby one, tak, po przylocie, żeby one dostały werwy, żeby nie spały, tylko żeby były żywotne. No i widzę, biorę gołąbka i idę później nie do ręki, czy one masę straciły, czy nie straciły. Wtedy ja sobie robię karmę sam. Ja sam robię karmę, na całe wszystkie loty. Oparte mam na Van de Bayerse, Primie i Werselace. Ale resztę specyfiki ja dokupuję osobno. I ja sobie to robię po swojemu. No i kupuję takie rzeczy tam, do tego i do tej karmy dodaję. A jak widzę, że są gołębie
za lekkie, to dają co inne. Jak są widzę, jak trenują też, nie? Za ciężkie, to też już idzie co inne. No i ta karma jest oparta na tym moim dokładaniu. Dokładaniu, bo we workach jest mocna karma i taka, i taka. I też uważam też na to, na ten słonecznik łuskany, czy tego, nie? Też trzeba to wszystko wiedzieć. Tego konopie też trzeba wiedzieć, jak dać. No, po prostu a te kukurydzy, znaczy i wszystko rodzaje różne są tak samo. I też, to też jest, szkodzi gołębiowi, jedno szkodzi, drugie pomaga, a trzecie robi go takiego, kurde, warchlaka gołąbka, wiesz, rozumiesz mnie, no bo po prostu musi być to ptak, musi być to lotnik, musi mieć siłę i musi mieć po prostu tą werwę powracania, no ale też musi mieć masę odpowiednią. Właśnie, załóżmy na taki maraton, gołąb powinien być na masie, mówię, ciężki w ręce dosyć, czy jak on powinien wyglądać? Średni gołąb dla mnie. Dla mnie, patrzę, średni. Więcej niż po prostu więcej cięższy troszkę. Bo on to, tak, troszkę cięższy, bo on musi to ze siebie tego. Tylko znowu te specyfiki, to wszystko swoje gra rolę, bo to jest te przetwarzania w organizmie, to wszystko, nie? No to wszystko musi mieć, grać ze sobą, grać, no. Bo trzeba mu pomóc, dać mu witaminy, elektrolity, no takie proste wszystko, ale trzeba dać. To może sobie właśnie porozmawiamy o tym, jak to wygląda w czasie takiego tygodnia przed maratonem, bo o tej motywacji, tak jak mówiliśmy, one idą tak jak na każdy lot, czyli tak, prosto ze swojego gęstnika. Tak. Natomiast tak, no po locie powiedzmy, że jest ta karma oczyszczająca z konopią. Tak. Wieczorem już karmienie po tej 300. Tak, widzę, jakie gołębie, albo dostają to samo, ale dokładam, albo ryżupady. Rozumiesz mnie, że tego, tak. Dużo jest oparte na ryżupady. Ja oparty jestem, tak. Dużo jestem oparty. A to w przypadku, kiedy nie straciły masy? Na ryżupady, na płatkach. Owsianych. Tak. Mhm. I ryż biały. I jeszcze tam drobne takie, no. Dużo tam jest skudde i to wtedy to wszystko reguluje. I no, no to jest całe na tym rzecz, mi się wydaje, polega, bo ja widzę tego gołębia, wezmę to, jak go weźmiesz do ręki, to go czujesz. No i tak samo jak go nakarmisz, to też go czujesz, jak on wibruje, jak on też, ale to musi być gołąb tak samo. No bo nie zrobisz, no tak ci mówiłem, z byle czego, choćbyś mu nie wiem co dał. Jak on mimo tych wszystkich dobrych gołębia maratończyka, czy no, średniego choćby, to już średniego poprawisz. Ale właśnie, no, na pewno pan też nie ma całych wybitnych. No nie, jeden jest dwa, no ale trzy były, nie, jak były trzy w tym, no to były trzy. Czyli są też te gołębie średnie, którym trzeba pomóc. Tak, i dlatego mówię ci, czasami mówię, że ten średni, czasami przyjdzie taki lot, taka pogoda, albo tak idzie, fajnie, jeśli dostał formę, że przelatuje miód malina, no, bardzo dobrze, no i tego, no. Tak w tym roku troszkę, no, mnie nie było, tak jak mówiłem, no i gołębie na pierwszy, i loty były dwa maratońskie inne. Pierwszy lot był pięknie, siadły, fajnie, dobrze było wszystko. Drugi lot był inny. Inne gołębie, te co były na pierwszym locie wcześniej, to one po prostu troszkę przypóźniły, no piąte siadły, szóste, no i to uciekły, tylko widzę, no. No, czyli jesteśmy przy poniedziałku. Tak. Jeśli chodzi o poniedziałek, to jest dalej taka karma, powiedzmy, no lekka, jak rozmawialiśmy o niedzieli. Tak jest, smak, żeby miał. Robisz smak, to tak, się tak, robi tak, smak. Tak jest. No i później już we wtorek już daję karmę, mocną karmę, Van de Bayer, ten 108, nie wiesz. Nie pamiętam numeru, no bo po prostu zapomniałem ten numer. Ale to jest generalnie jest karma taka lotowa z grochami? Nie, grochów jak najmniej. Na maraton? Ja nie daję grochów. Ja w ogóle karmy z grochami to tylko uznaję na te pierzanie, trochę z małym grochami. Na grochach się przejechałem w ten sposób, że te grochy po prostu one nie robią gołębiom dobroci, tylko psują gołębie. Nie wiem, taką metodę i mało grochów, całkowicie jak najmniej grochów. No. To ciekawe, czyli ta karma, powiedzmy wtorkowa, to jest taka lotowa bez grochów?
Tak, tak. Ale w takim razie na pewno idzie jakieś białko. Tak, siara, krowy. Siara. A siara? Siara od krowy. Siara naturalna? Naturalna od krowy. No i jeszcze po locie, no to sprimy, nie? Daję też te siarę, mam tak samo, też mieszam. I z tego daję Brixon we czwartek, w środę, no. Takie rzeczy, no i to takie czyli rzeczy. Czyli Brixon na maraton idzie? Tak, tak, tylko to idzie wcześniej, nie? No w środę idzie to, nie? Czyli zakładamy, że wy maratony lecicie w niedzielę, czy... W soboty. Czyli w kładaniu już jest w czwartek. Czwartek. Czwartek na wieczór. Czyli jednak nie ma dużo czasu, żeby... Nie ma. Dlatego mówiłem ci, że przyspieszam od razu. Tylko zależy wszystko, jaki ten lot... Ten był czysta. Bo po prostu wszystkie na czyste gołębie były, a na maraton idzie 15-20, nie? Gołębi, bo zawsze tam daje 20, 15, no jak tego, no. I dlatego ty patrzę i wybieram te gołębie, bo przykładowo ten by poszedł, a nie patrzę, z go bierze, z go za słaby jest. No to mi się wydaje, że się nie ma sensu dawać, bo to musi być gołąb. Zrobił. Jednak maraton zrobić. Tak, nie się musi mieć, kurde, musi mieć gołąb fajnie. No i te u mnie gołębie, no to ja znowu jestem przyzwyczajony, bo po prostu ja mojego gołębia wezmę i ja widzę, że on jest w formie, albo ma mięsia dobre i tak jak mam być. Ale przykładowo wiesz, jak odbierasz ludziom gołębie, tak samo to widzisz, jakie to inni inaczej patrzą. Ja to nie neguję każdemu. Jak leci dobrze, to ja każdego chwalę w dobry sposób, bo cóż, no nie ma sensu kogo ganić, bo to jest błędne myślenie. No. Tak, no wiadomo, ale jednak ten gołąb na lot, żeby był przygotowany, to ten mięsień i tak dalej musi być, on też nie może być jakiś bardzo ciężki. Nie, to karma odpowiem, no karma. Ja muszę sobie zrobić, popatrzę, wejdę i popatrzę, te gołębki, one poczekają i sobie obejrzę, jak one się wyglądają. I wtedy dopiero biorę karmę do sobie, robię sobie po swojemu i w ten sposób karmię ich. I czy trzeba do oporu, czy nie, no wiesz, bo to nie jest, wiesz, jak nie chcę tam mi tam mówić, że się zrobi, wiesz, co się zrobi z gołębia. Nie wiem, no. Ale teraz załóżmy, że jeśli z tych dodatków na koniec tygodnia już mi chodzi, czyli środa, czwartek, bo jesteśmy przy tych dniach, czyli kukurydza, słonecznik i czy konopia też wtedy jeszcze idzie? Nie. Czyli konopia nie idzie, nie, już tak jest, żeby oczyścić organizm, tu, w ten sposób ja to robię. Tak, czyli kukurydza, słonecznik idą tak. Dodatkowo. Tak, idą. W jeszcze większej ilości? No po prostu tak, ale wiesz, jest taka sytuacja, że jak jest lot z wiatrem, to nie, no bo ja dwa dni oglądam internet i pogodę oglądam. Nie. Na tym rzecz polega, karmienie polega na całym oglądaniu pogody. Bo jeżeli pogoda jest z wiatrem, inaczej, a jeżeli jest pod wiatr, upalnie, słonecznie, no to ty zmusz od witamina C, no i tego, no wiesz, tego musisz ją dać, ten zadatek, bo gołąb pincet uleci, a później nie będziemy już skąd brać. No i siada i... Co zrobić, żeby mu to jeszcze starczyło? No właśnie, no tak musisz akumulatory naładować, żeby mu stykły. No. Czyli full, powiedzmy. No nie, no jak jest wiatrem, to nie trzeba full. No jak jest wiatrem, ale no. Ja już skupmy się na locie pod wiatr, nie? No pod wiatr to no, musi być full i to musi być po prostu też, żeby się no, jak pić nie chciało gołębiowi, kurde, no i to daje oto C witamino, takie proste rzeczy, no ale czy to daje, ja nie wiem, no bo ja nie mogę tego stwierdzić, bo mi nie powie. Ja widzę wtedy, jak siada w czoło, bo siadają fajnie, no to się zadowolony jestem. No bo no nie powiem, nikt nie powie dokładnie, idealnie moim zdaniem, że to i jest fenomenalnie. Nie jest to, nie jest, ja się, każdy się może pomylić, tylko mówię ci, w ten sposób robię i każdemu tak mówię, no i tyle. Cieszy mnie, jak siadają w czołówce, to jest najważniejsze. Jeszcze jak upalnie jest pod wiatr. No to jest naprawdę, no to jest więcej godzin, jest kurde, wiesz, jest adrenalina. No tak, no. To już się cechuje, no. Trochę na nie czekamy. Tak. Ostatnie pytanie odnośnie elektrolitu przed takim lotem, upalnym maratonem. Elektrolit w czwartek jeszcze w dniu wkładania, czy w ogóle dostają? Czysta woda, nie daje. W czwartek czysta woda tylko? Czysta woda. Dla mnie czysta woda. Elektrolit dostają w środę. I we wtorek. No
No, one mają być naładować się, ale a później, żeby im przeszkadzało w ten sposób. No, czysto wody. A jak czyste wody się napije, to im ma trawienie, ma wszystko i tego. Tak samo te dodatki do karmy czy coś tego. No to dzieci to będzie, jak nakładziesz na to karmę, cuda, no to po prostu on nie będzie jadł smacznie. A ja mu dość czyste karmy, tylko dobre karmy, zrobione karmy, tak ja sobie zrobię, to on smacznie zjedzą. One smacznie zjedzą i idą do pojnika i się napiją. A jak znowu dość coś do pojnika, co gołąb nie będzie pił, będzie czuł. No właśnie, no to tak jest. No, ja mówię, ja nie wychodzę przez szereg, tylko tak robię, a jak tam, jak koledzy ocenią, to jest sprawa każdego jednego. Indywidualnie. No tak, koledzy i koleżanki jak ocenią, bo są hodowczyni i wszystko, no i dlatego mówię, że no, to jest naprawdę taka sprawa, że oceniamy po swoim hodowli każdy. Zresztą czasem nam się wydaje, że już wszystko wiemy, lot nam wyszedł super, na drugi lot robimy to. To jest właśnie najgorsze, co może być. Bo tu się cieszy dużo hodowców, jest, naprawdę mi to przykro jest. Wygra jeden lot, chodzi tak jak mistrz świata. A tu trzeba jest pokora. Tak jak powiedziałem ci, pokora i pokora i pokora. Pokora do 14. Tak, i do ostatniego jest cały czas pokora do 14 lotu. Nie wolno iść do przeszereg, bo każdego może skarać. Tak jest. Także na tym dzisiejszy materiał kończymy. No. Dziękujemy bardzo za wystąpienie. I chciałbym życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i udanego sezonu 2022. No dziękuję ci bardzo, Natku, i dziękuję za to, żeś chciał mnie odwiedzić. No i tak samo wszystkich kolegów i koleżanki pozdrawiam, hodowców, i życzę tak samo mistrzowskiego 2022. Także dobry lot dla wszystkich. Dobry lot, dziękuję.